I w tym momencie możemy już zaprosić pana Piotra Kościńskiego, naszego gościa. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dr Piotr Kościński, którego teksty ja osobiście bardzo dobrze pamiętam jeszcze z Rzeczpospolitej. Bardzo wiele pisał pan o tych wydarzeniach, które dzisiaj, których rozwinięciem jest atak Rosji na Ukrainę, bo relacjonował pan Majdan i pokazywał pan politykę zagraniczną Polski wschodnią, jak mało kto wytrawnie. Panie Piotrze, dzisiaj chciałem, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy to, co widzimy w Moskwie, wystąpienia Władimira Putina, no, decyzja, do której naprawdę musiały go skłonić katastrofy, do jakich doszło na froncie ukraińskim, czyli zapowiedź częściowej mobilizacji. Czy można już dzisiaj mówić, że jednak te sankcje, które uzgodniono w Unii Europejskiej, sankcje, których często nawet rząd polski mówi, że są za blisko idące, nie są tak daleko idące jak trzeba, zaowocowały? Czy to jednak tylko twarde reguły pola walki, hajmarsy, determinacja ukraińskiej armii, oczywiście pomoc logistyczna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, czy jednak polityczny ruch, jakim były sankcje, przynosi efekty? No cóż, po pierwsze dziękuję za miłe słowa. No rzeczywiście Rosją, Ukrainą, Białorusią, czy generalnie obszarem postsowieckim zajmuje się już dość dawna. No, wydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że dyktatorzy, a Władimir Putin, no można tak go uznać, był do niedawna autorytarnym władcą, teraz coraz bardziej staje się dyktatorem. Dyktatorzy nie mogą przegrywać. Przegrany dyktator odchodzi, być może też dosłownie odchodzi, w sensie, że kończy swoje życie. Tak w różnych krajach bywało, rzadko kiedy los dla przegranych dyktatorów jest łaskawy. A oto Putin przegrywa, no rzeczywiście przegrywa zarówno na froncie, bo nawet jeżeli Ukraińcy nie przerwali tego frontu i nie odzyskali wszystkich zajętych ziem, to jednak posuwają się do przodu. Ukraina miała być zdobyta w szybkim tempie, a to nie nastąpiło. No i sankcje, faktycznie one działają. Sankcje to jest broń, która nie działa natychmiast, nie daje rezultatów po tygodniu czy dwóch. Ona daje rezultaty po dłuższym czasie, taka polityka, ponieważ no, sankcje powodują, że w końcu kiedyś w kraju obłożonym tymi sankcjami czegoś zaczyna brakować. No dosłownie no, rzeczą charakterystyczną jest to, że Rosjanie zaczynają wypuszczać samochody bez wszelkich elementów, które uznalibyśmy dziś za jakieś takie oczywiste, bez ABS-u, bez wspomagania kierownicy, nie wiem, bez czego jeszcze. To oznacza, że nie są w stanie na przykład wyprodukować nowoczesnych samolotów bojowych lub też nowoczesnych czołgów. Chiny z różnych względów, obawiając się też tych sankcji, im tego nie sprzedadzą. Nikt tak prawdopodobnie im nie będzie chciał tego sprzedać i takie działanie powoduje, że no, Rosję dotykają coraz to nowe problemy. Prowadzenie wojny jest poza tym niesłychanie kosztowne. Te pieniądze trzeba skądś brać. No, zapasy, rezerwy walutowe no, nie są niewyczerpane, tak podobnie rezerwy złota. Więc no, to są te powody, dla których Putin no, usiłuje rzucić się do przodu, a właściwie rzucić cały kraj do przodu, żeby jakoś wygrać tę wojnę. Panie doktorze, a proszę powiedzieć, bo mnie, prawdę mówiąc, szokowało to wystąpienie Putina, w którym on ogłosił mobilizację. Znaczy, ja je sobie przesłuchałem dwa razy. Dużo czasu mi to nie zajęło, bo było bardzo krótkie. Ale prawdę mówiąc, no, to oczywiście wiemy, że wywiady pracują i próbują coś wyczytać
z fizjonomii, z tonu, barwy głosu i tym podobne, ale tutaj chyba nie trzeba być szczególnym specjalistą. No przecież to było fatalne wystąpienie. Tam mówi pan o tym dyktatorze. On jakimś takim zmęczonym głosem wygłosił jakąś kwestię bez przekonania, bez żadnego wezwania do działania tak naprawdę, no bo tu wygłosił jakąś taką kwestię, że no w Kijowie NATO nam się zainstalowało, chyba coś z tym trzeba zrobić, w związku z czym ogłaszam mobilizację. To było, ja prawdę mówiąc nie pamiętam, a trochę tych przypadków takich dyktatorów na wojnach mamy w historii. Nie pamiętam, żeby ktoś tak zrezygnowanym tonem zapowiedział, że właśnie będzie eskalował wojnę. Ja myślę, że Putin nie zamierza mu z tego powodu współczuć, ale jest w nieustannym stresie. Dlatego, że on po prostu, on już przegrał. Zwycięstwem byłoby, gdyby udało mu się to, co zaplanował, czyli gdyby udało mu się zdobyć Kijów w kilka dni, osadzić tam jakiś marionetkowy rząd, no i obwieścić, że to jest wielka, ponownie wielka przyjaźń ukraińsko-rosyjska. Tymczasem no, ta wojna poszła w kierunku dla niego najgorszym w gruncie rzeczy, bo oto jak popatrzymy na przykład na to, jakie kraje ONZ głosowały przeciwko umożliwieniu Zełenskiemu wystąpienia online, czyli na ekranie, no to naprawdę było to kilka zupełnie nieznaczących państw. Egzotycznych świata. No Wenezuela, tam kilka innych. W każdym bądź razie, jeżeli jeszcze Chiny, które do tej pory no, mniej czy bardziej otwarcie Rosję popierały, mówią, że trzeba szanować integralność terytorialną wszystkich państw, a więc i Ukrainy, i wzywają do zawieszenia broni, do przerwania tej wojny, no to się okazuje, że no, na kogo może właściwie Putin liczyć. Wyciąga więc takie karty, jakie ma, wiedząc, że te karty są bardzo słabe. I no cóż, no, świadomość, że po prostu może skończyć za chwilę, nie dlatego, że jakieś demonstracje na ulicach go obalą, bo w to nie wierzę, tylko że jego najbliżsi współpracownicy uznają, że należy się go pozbyć. To po prostu on tego najbardziej, myślę, się obawia. No ale pytanie, na ile to jest realne? Oczywiście nie chcę powtarzać tutaj po raz kolejny rozmowy, czy się ktoś znajdzie, kto Putina po prostu ubije, tak bym powiedział, i zastąpi go no, w fotelu cara Rosji, tak bym powiedział, oczywiście celowo przejaskrawiając. Ale pytanie jest takie, do czego może doprowadzić ta zapowiedź Władimira Putina? Bo już wcześniej, zanim wygłosił swoje krótkie przemówienie, które wywołało tak wielkie wrażenie na Rosjanach, że zaczęli szukać możliwości ewakuacji. Ja dzisiaj oglądałem filmy z przejścia granicznego z Gruzją. To wywołało wrażenie, tak. Wywołało wrażenie. Czy to tak naprawdę już nie jest, no, czy to nie przybliża go do realnej klęski? Czy to nie jest rozpacz? Bo zapowiedź przeprowadzenia referendów no, nie zrobiła na nikim wrażenia, chociaż... No, referendów na terenach okupowanych. Moje pytanie brzmi tak, czy Putin ma dzisiaj jakiekolwiek wyjście, żeby wyjście z twarzą z tej sytuacji? Czy w ogóle to się mieści w paradygmacie jego polityki? Wiadomo, że jeszcze do tej pory nie przekroczył tych granic, które systematycznie z każdym dniem wojny padają, ale czy on ma jakiekolwiek dla siebie wyjście? Czy tak naprawdę jest skazany już na trwanie, zaostrzanie kursu, większe represje w stosunku do własnego społeczeństwa, które coraz bardziej już zaczyna narzekać na decyzję o zaatakowaniu Ukrainy? Znaczy, wydaje mi się tak, że po tym dzisiejszym przemówieniu będzie mu znacznie trudniej, znaczy nie dzisiejszym, najnowszym przemówieniu, będzie mu znacznie trudniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Dlatego, że no, on zapowiedział faktycznie przyłączenie czterech obwodów Ukrainy, z których zresztą oczywiście wojska rosyjskie nie kontrolują w całości. No, całkowicie sprzecznie z prawem międzynarodowym, no ale on się tym nie przejmuje. Można się spodziewać, że jeżeli ogłosi przyłączenie tych obwodów, to podadzą dowolne liczby, 83% może głosować za, albo 94%. To jest kompletnie nieistotne. Te liczby być może już są wymyślone w Moskwie, no to wówczas oznajmi, że oto Ukraińcy walczą z Rosjanami na terytorium rosyjskim. Bo do tej pory tak naprawdę wojska ukraińskie no, nie przekroczyły granicy Rosji w żadnym wypadku, nie atakowały Rosji, co prawda Krym był atakowany z punktu widzenia rosyjskiego, to jest Rosja, ale nawet Rosjanie nie do końca się do tego przyznali. Więc mamy więc sytuację taką, w której on może za chwilę powiedzieć, no ta chwila to jest być może kilka tygodni, że oto Rosja jest atakowana, nie Rosja kogoś atakuje, tylko Rosja jest atakowana. No może wyciągnąć swojego straszaka, czyli broń atomową, co prawdopodobnie uczyni, nawet jeżeli to jest sprzeczne z takim kluczowym dokumentem, w jakim przypadku stosowana jest broń jądrowa przez Rosję. No, gdzie on się może wycofać tutaj? No, co nagle ci przywódcy tych samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej powiedzą, nie, jednak my zrezygnowaliśmy i nie będziemy chcieli przyłączać się do Rosji. Czy też samozwańcze władze, tę władzę obywatelsko-wojskowe, Chersonia, no też powiedzą, że jednak nie, my zrezygnowaliśmy. No to byłaby kompletna już porażka. Tak czy inaczej czeka go porażka, bo wszyscy będą wiedzieli, że te referenda są sfałszowane. To mi przypomina, niestety mamy akurat taki czas i dokładnie to ten czas, analogia tu aż krzyczy. Otóż proszę pamiętać, że po zajęciu po 17 września wschodnich terenów II Rzeczpospolitej odbyły się referenda na tzw. zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi i mieszkańcy tych ziem ochoczo i z radością 90% za, nawet więcej, no, zechcieli przyłączyć się do Związku Radzieckiego. Więc on po prostu korzysta z tamtych doświadczeń, no, choć to brzmi dramatycznie. I tylko, że to jest takie korzystanie beznadziejne, więc ja myślę, że on usiłuje grać, chociaż nie ma kart do gry, wyciąga jakieś tam zużyte karty, dowodząc, że to są asy, a to już nie są asy. I Rosjanie wcale się z tego nie cieszą, bo czym innym jest specjalna operacja wojskowa, jakieś wybrane jednostki w niej uczestniczą, a czym innym jest świadomość, że oto ja, albo nie wiem, mój syn, czy ktoś z mojej rodziny może zaraz pójść na front i zginąć. No, taka świadomość jest porażająca. Panie doktorze, a w którą stronę należy iść, jeśli chodzi o reakcję szeroko rozumianego Zachodu, także Unii Europejskiej? Bo wprawdzie w Nowym Jorku został wstępnie ustalony kolejny pakiet sankcji, ale w wielu krajach europejskich pojawiają się takie głosy, że ja już nie mówię o Węgrzech i o Orbanie, który, no ale wiadomo, on prowadzi zupełnie inną politykę, ale odzywają się takie głosy, że nie należy tego kolosa doprowadzać do rozpaczy, że w którymś momencie to będzie na tyle dotkliwe, że wręcz sprowokuje Putina do jakichś, że będzie to wzajemna eskalacja. Jak pan myśli, czy jest jakiś taki punkt, którego nie wolno przekroczyć w tym nacisku? Znaczy my stale przekraczamy punkty kolejne. Ja pamiętam na przykład, jak rozpoczęła się ta wojna i była mowa, że Ukraina może dostać tylko jakieś uzbrojenie obronne, cokolwiek by to znaczyło. Przecież deklarowaliśmy, że nie oddamy naszych czołgów na przykład
A oddaliśmy chyba 250 Ukrainie. No, granice są przekraczane co chwila. No, ale dlatego też, że Rosja przekracza te granice. I oczywiście nie mamy żadnej pewności, czy potencjalny następca Putina będzie od niego lepszy. W tym sensie, czy będzie no, na przykład choć odrobinę bardziej nastawiony demokratycznie, czy będzie choć odrobinę bardziej nastawiony pokojowo, czy na przykład porzuci koncepcję ruskiego miru, czyli rosyjskiego świata, a więc de facto podboju tych ziem, które w jakikolwiek sposób są lub były z Rosją związane. Tego po prostu nie wiemy. Nie wiemy, czy na przykład nie dojdzie do rozpadu Rosji. Tak naprawdę konsekwencje tej wojny są głębsze niż nam się wydaje, na przykład jeśli chodzi o Azję Centralną, gdzie do tej pory jakoś wpływy równoważyły się Rosji i Chin. Rosja tam teraz słabnie. Niewątpliwie wzmacniają się Chiny, ale z kolei Chiny no, nie chcą, aby to w Rosji nastąpił jakiś wybuch. No, podobnie nie chcą, aby Rosja sięgnęła po jakąś ostateczną broń, a więc broń atomową. Czyli mamy do czynienia z narastającym splotem coraz bardziej skomplikowanych wydarzeń i zupełnie nie można przewidzieć, w jakim kierunku to pójdzie. Ja przez kilka lat pracowałem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i wiem, że głównym zadaniem analityka jest no, jakieś stawianie prognoz. Tu można jedynie rysować różne scenariusze. To po konkretną prognozę można by się zgłosić do jakiegoś wróżbity czy wróżki mającego dobrą kryształową kulę, dlatego że nie wiemy, no, nie wiemy po prostu, co może się stać. Wojna, zresztą wojna jest, każda wojna jest nieprzewidywalna, bo nieprzewidywalne są działania ludzi, którzy wojnę wywołują, w tym wypadku Putina i ludzi, którzy są jego otoczeni. To jeszcze już obiecuję, bo Radek tutaj za chwilę będzie mnie kopał po kostkach, ale jeszcze jedno pytanie, jak pozwolisz, bo z Rosją my mamy w sensie świat zachodu nieustający problem z Rosją, z koncepcją na Rosję, bo zakładając jakiś scenariusz, który można by było uznać za pozytywny, związany z tym, że Putin zostaje obalony, z całą pewnością będzie się to wiązało z jakimś osłabieniem władzy centralnej, bo tego typu nawet pałacowe rewolucje mają swoje przełożenie, to ja się zastanawiam, na ile my, przeciwnicy Rosji putinowskiej, staniemy przed tym samym dylematem, który powodował kilkukrotnie co najmniej w historii pewną bezradność. Jak pamiętamy, w momencie, kiedy Związek Sowiecki się rozpadał, to w Stanach Zjednoczonych podstawowym zmartwieniem było to, żeby on się nie rozpadł za bardzo, bo administracja ówczesna amerykańska, zresztą żadna po kolei, nie bardzo miała koncepcję, bo co może się stać. To trochę umknęło, może mniej doniesień było, no ale przecież tam tendencje separatystyczne były dużo większe i w dużo mniejszych regionach niż te państwa, które w sumie po rozpadzie Związku Radzieckiego powstały. Bardzo podobna była sytuacja po I wojnie światowej, kiedy Rosja była w anarchii, kiedy była rewolucja. Także te państwa antanty, które czuły się jakoś zobligowane do układania świata, nie miały koncepcji, co z tą Rosją zrobić. Tak naprawdę nie mieli też koncepcji, którą frakcję rosyjską poprzeć w wojnie domowej, kiedy one się mnożyły. Jeżeli Rosja zacznie się rozpadać, co prognozuje wielu analityków, ja nie wiem, czy to nie jest myślenie życzeniowe, ja tutaj nie podpisuję się pod taką tezą, ale ją zauważam. Jeżeli Rosja faktycznie w wyniku osłabienia władzy centralnej zacznie się rozpadać, czy my będziemy w stanie, my, świat zachodu, będziemy w stanie na to zareagować i w jakiś mądry sposób układać relacje powojenne?
Znaczy, historia pokazuje, że nie ma tak, że zawsze każdy kraj zachowuje się cały czas tak samo podczas całej długiej swojej historii. No właśnie, Niemcy. No, Niemcy, które brały bardzo żywy udział w I wojnie światowej, przegrały tę wojnę, potem wywołały II wojnę światową. No i można było powiedzieć, że w 1939 roku można było zadawać podobne pytania. I co z Niemcami, jak się udaje pokonać? No, aktualnie Niemcy, oczywiście można je różnie oceniać, ale są krajem demokratycznym, członkiem Unii Europejskiej, NATO i naszym sojusznikiem. Japonia. Militaryzm japoński no, był wręcz okrutny i zaborczy podczas II wojny światowej, przed nią również. No i obecnie Japonia jest krajem demokratycznym, a zresztą cesarz Hirohito, już nie żyjący, który no, przecież panował w okresie II wojny światowej, no, potem cieszył się wielkim szacunkiem także za granicą. Więc nie możemy tak myśleć, że no, z tą Rosją zawsze będzie źle, no bo na przykład no, dusza rosyjska powoduje, że tu nic nie da się ułożyć. Myślę, że da się, ale no, to wymaga wielu bardzo intensywnych działań i pewnych przygotowań. Na szczęście mamy także w Polsce no, grupę osób, które na Rosji się znają nieźle, warto ich posłuchać. Są to nieźli eksperci, Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, inne think tanki, podobnie zresztą w innych krajach Zachodu, tam takie myślenie jest czymś stałym i no być może już teraz należałoby, tu byłaby rola rządów, wspierania takich badań, rozważań, analiz, co później, co można zaoferować, jak współpracować z Rosją, bo no, generalnie, jak tak myślę, w jakiejś przyszłości odległej no, powinniśmy z Rosją współpracować. Tu ten mur, który powstał, kiedyś powinien zostać rozebrany. Tylko aby tak się stało, no, muszą zajść w Rosji bardzo istotne zmiany. W przeciwnym wypadku to my nie będziemy mieli czego rozbierać, bo Rosjanie sami będą jeszcze dokładać cegieł do tego muru. Ja staram się być tu optymistą, choć no, wydarzenia nie tylko ostatnich lat, ale i z przeszłości wskazują, że ten optymizm trudno. Tym niemniej to nie jest tak, że my Rosję powinniśmy zostawić gdzieś, zakleić, nie wiem, zakleić wszystkie mapy i Rosję zakleić jakimś czarnym papierem, że jej nie ma, bo ona będzie. Tylko trzeba rozsądnie, inteligentnie, rozważnie myśleć, jak się wobec niej zachowywać, co jej zaoferować, jak w przyszłości z nią współpracować. Jakby to dziś nie brzmiało dziwnie, bo przecież to ona jest agresorem i ona toczy wojnę. To w takim razie jeszcze ostatnie pytanie, bo swego czasu też występował pan w polskim radiu i komentował pan te spotkanie w Madrycie, którego gospodarzem był lider partii Vox, Santiago Abascal. I mówił pan o tym, że istnieje wtedy, w styczniu tego roku, że jest szansa dla stworzenia nawet frakcji w Parlamencie Europejskim dla uczestników tego spotkania. Przypomnijmy, tam była między innymi Marine Le Pen, Salvini. Teraz w prorządowej prasie dużo jest takiej nadziei związanej z wyborami we Włoszech, gdzie prawica ma bardzo wysokie notowania i tak dalej. Czy w świetle tego, co się stało, w świetle ataku Rosji na Ukrainę, takie marzenie o frakcji, która jednak w jakiejś mierze, proszę się ze mną nie zgodzić, jeśli pan uważa inaczej,
jest, wpisuje się w marzenie o osłabieniu tych frakcji w Unii Europejskiej, które dążą do ściślejszej integracji, co też jakby było, wpisywało się w marzenia Putina o osłabianiu Unii Europejskiej. Czy taka frakcja i tak jakieś porozumienie po tym wszystkim, co pokazała Rosja, wspierana przez wielu polityków tam obecnych w Madrycie, ma rację bytu? To znaczy, czy ma szansę rzeczywiście stać się jakąś realną reprezentacją konserwatywnych ugrupowań europejskich? Czy to już jest, czy to sene vrati i nie ma możliwości do powołania? Jeżeli pan tu mówi coś po czesku, to proszę sobie przypomnieć, że to w Pracy była kilkudziesięciotysięczna demonstracja w sumie antyukraińska i prorosyjska, w której brali udział przedstawiciele zarówno skrajnej prawicy, jak i Komunistycznej Partii Czech i Moraw. Więc tu te sojusze mogą być bardzo, bardzo dziwne. W przypadku, nie wiem, Węgier, to Orban prowadzi swoją politykę, ale też trzeba mieć świadomość, niemiło niestety, że Węgrzy generalnie nastawieni są niechętnie wobec Ukrainy, a to jest związane z Zakarpaciem i mniejszością węgierską tam żyjącą. Ale ja sądzę, że jeżeli chodzi o te partie prawicowe, które wtedy się spotykały i które stale usiłują ze sobą współpracować z lepszym czy gorszym skutkiem, to jeżeli Rosja będzie miała coraz większe kłopoty, jeżeli Rosja będzie w coraz trudniejszej sytuacji, to ja przypuszczam, że okaże się za chwilę, że ci przywódcy tych skrajnie prawicowych partii czy prawicowych partii, że oni nigdy nie chcieli współpracy z Rosją, że to były tylko jakieś plotki, pomówienia, nieprawda. Rosja też niespecjalnie będzie w stanie w nich inwestować, chociaż być może by chciała, ponieważ myślę, że tu struktury unijne przede wszystkim, a może i natowskie, będą się bardziej uważnie temu przyglądać. Innymi słowy, na co wspierać Rosję, jeżeli Rosja tak naprawdę w zamian niewiele albo nic nie może zaoferować. Także ja raczej w tej sytuacji nie wyobrażam sobie frakcji prorosyjskiej w Parlamencie Europejskim, chyba, żeby się sytuacja zmieniła, ale raczej na to się na szczęście nie zanosi. Dobrze, miało być ostatnie pytanie, ale jak pan kiwnie głową, to będzie już naprawdę ostatnie pytanie, bo korzystając z tego horyzontu, który pan ma i obserwacji tego, jak Rosja do nas podchodziła, a jest pan człowiekiem stonowanym i unikającym jakichś specjalnych przejaskrawień w swoich analizach. Chciałem pana spytać, na ile to jest prawdziwe mówienie dzisiejszej władzy, że przekop Mierzei Wiślanej, który był pokazywany jako jeden z elementów uniezależniania nas od Rosji, uniezależnienia czy też... Czy rzeczywiście przekop Mierzei Wiślanej był jakkolwiek w Rosji postrzegany jako akt, który może utrudniać prowadzenie polityki wschodniej? Czy cokolwiek zmienia? Czy cokolwiek zmienia? Znaczy, jeśli chodzi o ten przekop, ja się trochę interesowałem tym w przeszłości. Otóż zanim ta sprawa stała się polityczna, to ona nie była polityczna, a podziały między zwolennikami a przeciwnikami przebiegały w poprzek podziałów partyjnych i politycznych. Zwolennicy to byli głównie ci z Elbląga i okolic, którzy po prostu stracili wyjście na Bałtyk, bo są odpowiednie umowy polsko-rosyjskie i one powinny być realizowane, ale Rosjanie nie zezwalają na wypływanie, już teraz to w ogóle, ale przedtem też, polskich statków, polskich jednostek na Bałtyk z Zalewu Wiślanego. Natomiast przeciwnikami to byli głównie ekolodzy oraz, mieszkańcy Krynicy Morskiej na przykład, bo obawiali się, że ten przekop utrudni na przykład do nich dojazd. Z chwilą, gdy za sprawę wzięli się politycy, to sytuacja zmieniła się diametralnie, bo to oczywiście zwolennicy rządu musieli przekop
poprzeć, natomiast przeciwnicy no, musieli go krytykować. Bardzo trudno w tej chwili jest odciąć się od tego politycznego aspektu wewnątrzpolskiego, natomiast próbując to zrobić, mogę powiedzieć tak, oczywiście Rosjanie no, z pewnością są niezadowoleni, że ten przekop został stworzony. Co prawda on nie zmienia w żaden sposób sytuacji militarnej w regionie, no bo powiedzmy, że na zalew wpłynią jakieś jednostki polskiej marynarki wojennej, ale po co w gruncie rzeczy? Nie jest to specjalnie potrzebne. Jest to raczej z ich punktu widzenia taki symbol, że oto no, my pokazywaliśmy Polakom, że proszę bardzo, zamknęliśmy wam wyjście na Bałtyk. No, nie macie, a proszę Polacy jednak dali nam przytyczka w nos i takie sobie wyjście zbudowali. Z tego punktu widzenia Rosjanie z pewnością są niezadowoleni, ale nie ma to żadnego strategicznego znaczenia wielkiego. Po prostu jest to demonstracja jak gdyby Polski, że no, my nie przejmujemy się ich zakazami, ich wrogimi działaniami. No to tak na to patrząc powiedzmy ze strony rosyjskiej i kompletnie z dala od polskiej polityki. Myślę, że tak to możemy ocenić. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy za wizytę, i mamy nadzieję na następne. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Naszym gościem był dr Piotr Kościński, ekspert uczelni Wistula, między innymi od spraw międzynarodowych. Dziękujemy bardzo za wizytę. To jest Reset Obywatelski.